Nadzwyczajna sesja Sejmiku Województwa Śląskiego i odwołany dyrektor Lasów Państwowych Józef Kubica wraz ze zmianą układu sił politycznych został odwołany przez nowego ministra klimatu i środowiska. W związku z tym, że w regionie zasiada w ławach radnych Sejmiku Województwa Śląskiego, ministerstwo zwróciło się o wydanie decyzji o odwołaniu. Jego następcą ma być Witold Kos, Fatima Orlińska. Radni Sejmiku Województwa Śląskiego przegłosowali i Józef Kubica, dotychczasowy dyrektor Lasów Państwowych, pożegna się ze stanowiskiem. Co prawda kilka dni temu nowy rząd powołał już jego zastępcę, jednak by rozwiązanie stosunku pracy mogło zostać uznane za zasadne, konieczna była zgoda Sejmiku. Józef Kubica jest radnym od 2015 roku, a utrata dotychczasowego stanowiska nie oznacza jednoczesnej utraty mandatu. Nie jesteśmy tutaj stroną, żeby oceniać w jakikolwiek sposób profesjonalizm czy wykonywanie obowiązków przez radnego Kubicę. To jest sprawa czy relacja pomiędzy dyrektorem lasów, a właściwym ministrem. I tu jest ta relacja. My jesteśmy od tego, czy tą zgodę wyrażamy, czy też nie wyrażamy. Jest to taka swego rodzaju ochrona pozycji, czy możliwości wykonywania mandatu radnego. I to chcę też podkreślić, że to nie wiąże się z utratą tego mandatu, żeby tutaj była jasność. A konieczność wydania zgody przez samorząd wynika z ustawy. Sam Józef Kubica podczas głosowania w swojej sprawie nie uczestniczył, jak tłumaczył reprezentującego radny klubu PiS, to z uwagi na obowiązki służbowe. W jego imieniu Marcin Kozik odczytał list, w którym radny Kubica podkreśla, że od ponad 40 lat działa na rzecz ratowania lasów, a sam klub PiS nie zgadza się z trybem odwołania. Naturalnym są zmiany, jeżeli chodzi o dyrektora generalnego Lasów Państwowych. Jest nowa ekipa rządząca, która ma swojego kandydata. Chodzi tutaj jak gdyby o tryb odwołania. To jest tryb, który wskazałem jako ekstraordynaryjny w sesji nadzwyczajnej. Można to zrobić było innym trybem na zwykłej sesji. Z drugiej strony wraz z odwołaniem dyrektora Lasów Państwowych pojawiają się nowe nadzieje. Dotychczasowa opozycja, a dziś przedstawiciele koalicji rządzącej liczą, że nowy zarząd państwowej gospodarki lasami powstrzyma trwające wycinki cennych przyrodniczo terenów leśnych, a zapowiadanym zapobiegnie. Alarmowali o tym w ostatnim czasie społecznicy. My w Mysłowicach już z nadzieją, antycypując trochę przyszłość, licząc na to, że będą nowi leśniczy, nowi nadleśniczy, że będą osoby, które jakby będą skłonne współpracować z takimi aktywistami, mamy już plan na to, żeby w porozumieniu z leśnictwem, żeby to nie była jakaś samowolka, rzeczywiście rozpocząć taką akcję nasadzeń, czyli na tych ogromnych terenach już wyciętych, na tych połaciach wyciętych lasów w okolicach Mysłowic chcemy po prostu zmobilizować społeczeństwo mysłowickie, żeby każdy sobie tam jakieś swoje drzewko mógł mieć, którym się potem, wie pani, też tak wirtualnie zaopiekuje, ale to jest pierwszy już na pomysł ad hoc, który się pojawił w zasadzie od razu po tym, jak ta szansa wystąpiła. Do tej pory nowa minister klimatu wstrzymała lub ograniczyła wycinki w 10 lokalizacjach, a to dopiero początek zapowiadanych zmian. Nowym dyrektorem generalnym Lasów Państwowych premier powołał Witolda Kossa.